Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj Wam opowiem, jak można zregenerować absorbent fosforanów HOS Max Basic firmy AquaL. To jest to. Służy to przez miesiąc plus minus używania w akwarium i po miesiącu czasu z takich białych kulek robią się brązowe kulki. Ja to daję na kilka godzin do wody, która jest z chlorem. Na wiaderko wody daję łyżkę chloru i wkładam to na kilka godzin. Po kilku godzinach, tak jak widzicie, kulki wyglądają jak nowe. Pukam to przez 2-3 dni w wodzie w wiaderku, którą co parę godzin wylewam i ruszam tym, żeby cały chlor wypłynął, bo raz mało ryb nie załatwiłem, bo duża ilość chloru się z tego ulatniała. I teraz to pukam 2-3 dni. No i po włożeniu do akwarium, po wypukaniu, po włożeniu do filtra, zdaję to egzamin tak, jakby się nowy środek wprowadziło, bo sprawdzałem testami i dalej to fosforany absorbuje. I tak samo działa jak nowy preparat, po prostu świeżo kupiony. Dlatego sam żem to wytestował z tym z chlorem. I dlatego uważam, że po prostu taki regenerowany niczym praktycznie się nie różni od świeżo zakupionego. Nie wiem tylko ile razy będzie się to nadawało do regeneracji, bo robię to w tej chwili po raz trzeci. To by było na tyle. Zapraszam na inne moje filmy na kanał Milano 1972 i związany z akwarystyką, elektroniką i sterkowaniem. Dziękuję, na razie.